Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zachęcam Was do przygotowania pysznego bloku czekoladowego. Są to smaki mojego dzieciństwa. Blok jest naprawdę wyśmienity i odważa się powiedzieć, że jest to najlepszy przepis na blok czekoladowy. Po schłodzeniu w lodówce bardzo ładnie się kroi, w środku ma kawałki herbatników. No i oczywiście możecie do tego dodać również ulubione bakalie. A co ważne, nie potrzeba oczywiście do tego piekarnika. Na początku do rondelka wlewam wodę i wrzucam masło. Podgrzewam całość tak długo, aż masło roztopi się całkowicie. Wtedy dosypuję do tego cukier. Ja zazwyczaj wykorzystuję zwykły cukier i podgrzewam go do momentu, aż się rozpuści. Możecie jednak zastąpić go cukrem pudrem. Wszystko dokładnie mieszam, a kiedy cukier jest już roztopiony, to wtedy dosypuję kakao. Cały czas na malutkim ogniu wszystko podgrzewam, masa nie może pyrkać, po prostu ma być bardzo, bardzo gorąca. Kiedy masę z kakao już dokładnie wymieszałam, to przekładam ją do miski z zimną wodą, aby przestygła, a w tym czasie zajmie się pozostałymi składnikami. Herbatniki, najlepiej jeżeli to będą jakieś delikatne herbatniki, przekładam do woreczka i rozdrabniam za pomocą tłuczka albo wałka na bardzo drobne kawałeczki. Kilka herbatników zostawiam sobie w całości, one przydadzą się na sam koniec. Część pokruszonych herbatników przekładam do miski, na to wlewam przestudzoną, choć może być lekko ciepła, masę czekoladową. I dodaję 500 g mleka w proszku. To wszystko miksuję za pomocą miksera. Następnie dodaję pozostałą część pokruszonych herbatników, a także ulubione bakalie. Możecie dodać rodzynki albo zastąpić je żurawiną, a także polecam dodać garść orzechów. To wszystko mieszam już za pomocą łyżki, bo masa jest naprawdę bardzo gęsta. A następnie wykładam foremkę papierem do pieczenia. Foremka może być dowolna, po prostu najwyżej będziecie mieli blok czekoladowy w troszeczkę innym kształcie, bardziej niski lub wyższy. Kiedy na dno przełożę troszeczkę masy, to wilgotną dłonią ją równam. Ważne, aby blok po prostu nie miał potem żadnych dziurek, dlatego tak ważne jest dociśnięcie masy podczas wkładania. Do tego wkładam pozostałą część masy czekoladowej i tutaj wkładam jeszcze kilka herbatników, które zostawiłam sobie na samym początku. Wkładam je tak lekko pod skosem, dzięki temu podczas krojenia nasz blok będzie miał fajny wzór. Dłonią dokładnie z wierzchu wszystko ugniatam, tak aby jak najlepiej wypełnić formę. I możecie dodatkowo z wierzchu, aby było równe, docisnąć jakimś pojemnikiem. Ja akurat wykorzystałam mój pojemnik na herbatę. Taki blok wkładam teraz na przynajmniej 2 godziny do lodówki, aby całkowicie się schłodził. Po tym czasie go wyjmuję z lodówki. Za pomocą noża odcinam z boczku blok od formy. Następnie przykrywam go deseczką lub talerzem i sprawnym ruchem odwracam foremkę do góry dnem. Ściągam papier i bardzo ostrym nożem kroję na kawałki. W zależności od wykorzystanej formy będziecie mieć różny kształt plastrów bloku. Życzę Wam smacznego, koniecznie zachęcam do zrobienia bloku czekoladowego, a także do zasubskrybowania naszego kanału. Zachęcam Was również do odwiedzenia naszej strony www.kotlet.tv.